Słuchajcie, moi mili, jak chyba każdy wie z odcinka Agentix'a z wczoraj, dokładnie Agentix normalnie napadł na mój sklep, okradł mnie i wystraszył, więc w tym odcinku sobie pomyślałem, o nie będziemy mu dłużni, więc w tym materiale, moi mili, uszkowałem sobie moją najbardziej tajną broń, która go wystraszy, okej? Więc w tym materiale polecimy sobie zaraz na górę do agenta i normalnie go sobie wpakujemy do paki, ponieważ uznajmy, moi drodzy, ja akceptuję wszystko, ale Agentix nie będzie napadał na mój sklep pod soplami, więc lecimy sobie teraz na górę, moi drodzy, i wam gwarantuję, że w tym odcinku będzie sobie grubo, więc to bójcie kanał, jest to bardzo ważne i bądźcie na filmie do końca, bo to może będzie ciekawe, a my już tam wiemy na górę i czas najwyższy, aby sobie, moi drodzy, na agenta napaść i go wpakować do baki, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wam gwarantuję, że jest po prostu tutaj po nim, nie? Więc lecimy, dobra, nie ma go. O! Siema, Agentix, co teraz robisz? Siema, byku, co kombinujesz, co? Wiesz, ogółem, wow, co to jest tutaj? Tu nie ma... Tu nie ma więzienia. Więzienia? No nie ma, a co? Okej, dobra, a tu nic nie ma, no faktycznie. No tu właśnie. Jest po prostu dziura jakaś duża. Wiesz, to nie jest stara dziura, to jest cukiernia a, moja. To jest cukiernia, nie widać? To jest takie ciasteczko. Tak, myślałem, czy to jest piekarnia, czy cukiernia. Ja myślałem w ogóle, że tutaj może jeszcze lodziarnia, bo to wiesz, takie rozpuszczone lody trochę tak nie, no to jest akurat, mojej drogi, cukiernia, więc nie przejmuj. Co ogólnie ciebie słać, Agentix? Co? Co ciebie słać, kolego? Dobrze. Jak tam twój sklep? Zimny drań się rozrósł. Ej. Ej, powiem ci, że się teraz nawet lekko martwię, ponieważ twój sklep nawet jest już ładniejszy od mojego. Ty jest stary. Ej, nie, no, bo ej, nie! Jestem zimnym draniem. Jesteś zimnym draniem, Agentix, jakby serio. Ale z ciebie jest normalnie zimny drań, stary, po prostu to jest jakieś nieśmieszne. Co ty robisz? Dobra! Gościu, spokojnie, tak? Spokojnie. Dobra, stary, powiem ci, że stary. No, nie mam w sumie przy sobie teraz strzał, ale tak to normalnie już byś dostał taką strzałę. No ja wiem, stary, no ja wiem, żeby dostał strzałę. Normalnie w czółko. No w czółko to byś... W czółko bym cię trafił. W czółko to byś na pewno ode mnie bujekanie nosa, stary, więc się uspokój. Możesz się w czółko też puknąć. Dobrze. Powiem ci, że nawet tu się ładnie ogarnąłeś, nie? Ładnie się ogarnąłeś, ale... Przeciwieństwo trzeba... do konkurencji. No znaczy, trzeba tych stary przyznać, że no wiesz, szkoda byłoby, gdyby sobie wbił jakiś, wiesz, chuligan, zaczął robić graffiti, psuć ci belki, no byłoby nieprzyjemnie, nie? A chcesz ponieść koszty finansowe za takie działanie? Ja pana przepraszam, widzimy się jutro, siema. Siema. Do zobaczenia w sądzie. Do zobaczenia w sadzie. Mój drodzy, powiem wam, że jest to ciekawy, ponieważ Agentix się tutaj rozrasta, nie? Więc zaraz sam sobie polecimy po prostu, idę do niego jakoś sobie zagadam, czy nie chcę zobaczyć mojej cukierni. No i po prostu sobie wiem jakoś do środka, zamknę go tam i wam gwarantuję, że tam sobie weźmiemy. Więc teraz, to będzie kanał, jest to bardzo ważne, też pana na moim kanale, mega palcom opcję wesprzyj, taki niebieski guzik obok subskrybuj, więc teraz wam też to bardzo, bardzo będzie, że to mój kanał, wspierając moje genialne przywileje, więc lecimy sobie teraz do niego, jak mówicie co, po kolei, nie? Wpierw tam mu powiem o mojej cukierni, czy się tam właśnie rozwija i czy bym sobie chciał zobaczyć, więc lecimy tam, moi drodzy, zróbmy to, czas najwyższy, aby sobie kolega lekko wkręcić jednak, więc zróbmy to, ale my nie wchodzimy drzwiami, moi drodzy. My nie używamy drzwi. Siema! Co siema! Jest? Siema, stary, to jest napad. To jest napad. Jak to napad? Nie, no żartuję, nie przejmuj się, to jest żart, nie napad, okej? Okay? Słuchaj, stary, tak sobie pomyślałem, że takie już o moją cukiernię pytałeś, nie? Chciałbym się sobie obejrzeć, jakoś tam wiesz, ocenić, jak ona wygląda. Myślę, że wykupię ją całą i otworzę tam własną działalność. No nie, nie będzie cukierni i zimny drań, stary, to jest niemożliwe, dobra, ale słuchaj, bo są też... Nie, teraz cukiernia będzie zimny lód. Zimny lód, okej, okay, stary, bo wiesz, bo jest też taki przypał ogólnie, że teraz tam jest teren budowy, nie? Teraz sobie normalnie wydaję aberkę i aberka mi zaraz tam, wiesz, wszystko rozwija, nie? I nie mam pojęcia, dlaczego, ale Abra mi normalnie napisał na Messengerze, okej, wchodź tam Elviso i sobie tam to ocenia, jak buduje, ale jak wchodzisz, to odłóż sobie wszelkie itemy, nie? Okay. Więc stary, nie wiem, więc może ty po prostu sobie to odłóż, nie? Do tej skrzynki, a ja swoje itemki tam schowam wszystkie, nie? Żeby było dobrze. Dobra, żeby tu nic nie pobrudzić, jak tak jakby dalej. Stary, szczerze, nie mam pojęcia, co chodzi, ale tak po prostu globerka, nie? Ja jedzonko sobie po prostu tutaj zostawię, dobra. Też, czy... Znaczy zbrojkę też tam sobie schowaj, nie? Właśnie schowałem wszystko, co miałem w EQ, stary, to jest wszystko, więc myślę, że spoko, nie? Więc stary, zanim tam już tutaj w ogóle wejdziemy, nie? Zacznijmy od tego, że tu nie ma żadnego więzienia, jak tam zauważyłeś. No ja wiem, jest ta pliszka, przecież ona mówi, przecież że pisze. Nie ma więzienia, o co ci chodzi? Jaki głupek by po prostu... No właśnie! To, jeżeli tu jest jakaś dziura, tam mogłoby być cokolwiek. I też stary, być, uwaga, nie? Ponieważ z tego miejsca nie ma wyjścia właściwie, wiesz? Znaczy, ja to nie znaczy... Ale... znaczy ja zakład, że ja wyjdę? Zakład, że wyjdziesz? No okej, możesz sobie wyjść, no to się zakładaj, czy wyjdziesz. Dobra, ale ogólnie jak sam widzisz, mamy dość taki ładny design tego całego tutaj wejścia. Już tutaj też myślałem na to, żeby to była taka wisienka, ale doszło do wniosku, że nie ma po co. Ej, chyba, że stary, można byłoby tu ewentualnie na tym gdzieś zrobić wisienkę, wiesz? W sumie to czemu nie? No taką, ale taką jedną wisienkę, Agentix, tam się nie przejmę, taką zobacz, taką jedną wiśnię porządną, zobacz. O, i jest wisienka, podoba się? Podoba się, czy się nie podoba? Pewnie. Elviso, w ogóle tak swoją drogą. No. Chodź, ci pokażę, jaki ładny dywan mam. O ty złodzieju. Dobra, Agentix, chodź, pokażę ci teraz moją cukiernię. Chodź, zapraszam bardzo gorąco, cieplutko. Nie wziąłem jedzonka, ale trudno, stary, więc proszę bardzo, wchodź sobie tutaj teraz. Jedzonka, tu. To mało, tak, proszę. Ale też pamiętaj, tutaj nie ma żadnego więzienia. Nie ma! Rozumiesz? Rozumiesz? Puknij się w czółko, głośno. Dobra. Puknij się w czółko. A ty się puknij w oczko. O, dobra, to lecimy. Skacz, kolego, skacz sobie, proszę ale bardzo, skacz. W ogóle niby? No skacz. Ale skacz? What? Ha! Ha! Mam cię! Mam cię, zimny draniu! Ty tu...
Co jest? Tu więzisz zombiaka i creepera. Mam cię zimny draniu, rozumiesz to? Teraz to już nie jest tak śmiesznie jak było, co? Już nie jest tak śmiesznie jak było zimny draniu. Teraz się realnie odwrócił, za ten napad masz teraz nauczkę, co? Ty jesteś lamusem, człowiek. Czemu lamusem? No, musisz mnie zamykać w jakimś... W ogóle... O co chodzi? Czemu tu jest creeper? A to jest akurat Grzesiu, to jest Grzesi. Jak to Grzesiu? To jest Grzesiu. Grzesiu pomyślał sobie, że zimny dranie jest lepszym sklepem niż dobra. Elviso. Pewnie już wie, jest. No. Co jest? No właśnie, no co jest? No co jest, kolego? Nie, nie, czekaj. O, no nie mam stolnika. Ej, co jest? A który masz Acritics level? To który ma kolega level? Niski bardzo. No niski bardzo, to lepiej, żebyś kolego nie ruszał jednak. I właśnie, kliknij na łóżko, teraz kliknij na łóżko szybko, kliknij na nie łóżko. Nie kliknąłem. Kliknij, masz kliknąć na łóżko, bo tak ci każe, rozumiesz, to dobrze, jest tak ci każe. Dobrze, to jest w prawej ręce. Co? Co? Kieszeni, nie ręce. Wyjmuj go. Nie mój jest, spadaj. Wyjmuj. iPhone? Ale czy iPhone? Czekaj, czy masz iPhone'a stale przy sobie akurat? To się jeszcze tutaj dorobiłem, wiesz, naprawdę. Dobra, dawaj, szybko. To jest kradzież. Wiem. A kto? Nie no, tu jest kradzież Agentix. A ciekawe, czemu w tym miejscu się teraz znajdujemy, co? Ciekawe, dlaczego kradzież jest zła, Agentix? Może no wiesz wiem, to? Dziwna ta skupnia. Daj nam... Sprzedaj już tu ciastek, oszukałeś. Masz ciastko, Agentix. Ale, dobra, a teraz Agentix daj mi wykład w 5 zdaniach, dlaczego kradzież jest zła, nielegalna i ogólnie jej nie wolno. Proszę bardzo, słuchamy cię, Agentix. Ponieważ Elviso jest głupi, ty, koniec kropka. Tak? Tak? Elviso to głupol. Jesteś głupolem, rozumiesz? Okej. Okay. Głupol. Zaczekaj, to jest... Śmieszne słowo, głupol, idealnie ciebie opisuje. A wiesz co ciebie idealnie opisuje? Wiesz Agentix co ciebie idealnie opisuje? Wiesz Agentix co ciebie idealnie opisuje? Nie wiem, ciebie opisuje, no nie wiem. A ciebie idealnie opisuje, że teraz to nie wyjdziesz, a ja teraz twój cały sklep pójdę skopać tą siekierką. Tą siekierką twój cały sklep skopię. I to w Trymiga i zimny drań zniknie z powierzchni Lodolandii na zawsze. Ever, forever. Rozumiemy się czy się nie rozumiemy? Co? Pożałujesz tych słów. Jakich słów? Które wypowiedziałeś. A które kiedy? O które ci chodzi słowa akurat idealnie tutaj? A gdzie my jesteśmy? W więzieniu. Znaczy w cukierni! Tu nie ma żadnego więzienia! Dobra. Zrozum, tu nie ma żadnego więzienia! Dobra, to chill. Ogółem Elvisa, a mógłby... A zobacz, jaki, patrz jakie Grzesio ma ząbki, jak mu rosły. Przyjrzyj się im. No fajnie. Wiesz, jakie on ma duże ząbki? Ktoś tam miał chyba kino w ławce, co? Przyjrzyj się ząbkom Grzesia. Patrz jakie ma zęby. No fajne ma zęby. Takie duże ma zęby. No. Ej! Dobra! Nie! Zimny draniu, przykro mi bardzo, ale ze mną tak lekko nie będzie. Zimny draniu? Dogadam się czy nie? Zimny draniu? Dobra! Sam tego chciałeś, biorę moją największą broń. Co? Stop! No idź na górę. Idź na górę. I stój, i się nie ruszaj. Nawet się nie obracaj. Jak to się nie obracać? Kliknij F5 i zobacz co mam w ręce. Nie klikam, boję się. Kliknij F5 i zobacz co mam w ręce. Teraz. Nie klikam, boję się. Wiem, i boisz się słusznie, bo mam w ręce broń, która spowoduje, że znikniesz. Aha, ty masz łopatę w ręce. Tak, no. Mam łopatę, a co chodziło? To jak? Dobra. Odłóż wszystko! A teraz nie. Agentix, chodź teraz i zobacz, co? To jest twój trójząb Leon, tak? Nie, zostaw Leona. A co gdyby Leon poleciał sobie w góry, co na przykład? Na wakacje tak sobie poleciał w góry. Nie chcę w góry. Nie? W przeciwności do tego brzydkiego sklepu. Tak sądzisz? Tak sądzisz? Leon, idziemy, jakby dobra, nie. No, już wracam. No właśnie, tak Agentix myślałem, więc teraz sobie tam właśnie, albo nie, zanim jeszcze wrócisz. Jeszcze nie wracaj Agentix, jeszcze nie wracaj. Chodź teraz do twojego sklepu na chwileczkę, co? Chodź tutaj. No. Co to się w ogóle teraz zmieniło, co? O, a czy tu nie mam może emeraldów, które mi wczoraj ukradłeś, kolego? Ale to są moje emsy. A gdzie są moje emeraldy? No ktoś ci je ukradł. A kto mi je ukradł i kto dlaczego siedział w więzieniu przed chwileczką? Ale zimny drań to jest taki mój zły kumpel, on jest taki niemiły. Czyli jesteś niewinny, tak? Ja chciał ich ukraść. Ale czy jesteś niewinny, tak? Ja jestem niewinny. Okej, to przepraszam, to sorka, to moja pomyłka, okej, sorka, przepraszam, nie było tematu w ogóle. Teraz się jeszcze zależy 20 emsów za taki błąd. Dobra, lecimy do więzienia, agenty nie dawał tutaj niewiniątka, jak każdy wie, że jesteś totalnym zimnym draniem, naprawdę, lecimy tam. A twój sklep, zamykamy i tu powstanie nowa cukiernia. Tu powstanie cukiernia, Agentix, przykro mi bardzo. O, jeszcze się rozliczymy, kolego. Przykro mi bardzo, zimnodranie, ale poczekaj na jeszcze chwileczkę. Dam teraz sobie sam napiwek. Sam sobie teraz napiwek tutaj. No i cóż, zimnodranie, no jakby no, chyba twoje role się tutaj skończyły, co? Wiesz co? Już tak sobie tutaj właśnie na tym myślałem, ale ogólnie mi widzowie pisali w komentarzach. Lamus. Gdzie on jest? Ej, co?
I ty bym nie wziął, czekajcie, i ty bym nie wziął, gdzie mam robić teraz to? Ej nie, wait, gdzie jest Agent X? Dobra, Agent X! Daję ci sekundę, albo Leon zniknie. Nie możesz tego zrobić. Leonie żegnaj, wyjdę z serwera i on już nie wróci i nie będziesz mógł go zebrać, rozumiesz to? I Leon zniknie na zawsze, chcesz tego? A sobie znika, proszę bardzo. Okej, okay. Zniknął. Teraz co to możemy? Tu jest jeszcze twój kill off, dobrze. Dlaczego sobie możemy wziąć? Nie, jesteś totalnym, twoja łopata. Totalnym lamusem. Gdybym tylko teraz te rzeczy miał przy sobie, to byś już nie żył. Gdzie jest Agentix? Tu jesteś Agentix! Dobra! Dobra, Leon tu jest, stary, spokojnie, Chillera! Leon nie odleciał, stary, tak daleko, spokojnie, on już wrócił, dobra! No wiem, siema, dobra! Okej, Agent, przykro mnie bardzo, ale sam wiesz, że to ty przegiełeś, a nie ja. Dobrze, o tym Agentix wiemy, więc jak chcesz, możemy teraz podjąć próbę dialogu i się dogadać, co ty sądzisz, co? Chcesz podjąć dialog? Wiesz doskonale, że to był prank, przecież nawet ci te rzeczy oddałem po odcinku. Rzeczy może i tak, ale moje pieniądze? Ale pieniądze nie są najważniejszą rzeczą. Dobry żart, dobre. Nie, Agentix, tak to na serio. Chcesz poznać Grzesia? Chcesz? Nie, ale patrz jak miał łędy zęby. Ja już na to nie wpadnę, Agentix. Ale ja chcesz go poznać, naprawdę, bo to mam tutaj kill-off. Bo powiem ci, że gdyby Grzesia wybuchł... Jesteśmy będzie i teraz to wysadzę wszystko. Czemu nie działa? Kliknąłeś spawna, dziękuję bardzo. Teraz tu będzie miał respa i nie masz teraz absolutnie opcji stąd wyjść. Ale to tak. Na pewno będę mieć tu respa? Tak, na zawsze już właściwie, no. Niech się utopi w tym kiblu. To nie jest toaleta, to jest. Ej, w sumie to jest. Ej, w sumie to jest nawet powiedzieć Rebeka, bo tu masz jedno się toaletę i wannę, wiesz? To teraz to tylko. No wiesz, kolego, jakby tam wiesz, masz tu jeszcze jakieś wirko, tu masz toaletę, tu masz wannę, tu masz jeszcze jakieś, zobacz, mięsko do jedzonka. A dostanę ręcznik hotelowy. Ręcznik hotelowy, nie, ale możemy ci dać metal, żebyś. Nie wiem, masz po prostu metal. Proszę bardzo. Sam się nim podcięty. Dobra, niech ci będzie. Ej, ale w sumie nie. Dobra, to co? Chyba poznajmy Grzesia, co? Poznajmy Grzesia, czy nie poznajmy Grzesia? Jak myślisz? Nie, zostaw Grzesia w spokoju. Czy to jest jakiś twój kumpel? Ej, nie wiem, czy Agentix wiesz, ale Grzesio jest w tym więzieniu, ponieważ spiskował odnośnie do mojego sklepu. Wszedł do niego i prawie wiesz, co zrobił. Zobacz, zdjęcie rodzinne, przyjrzyj się temu zdjęciu rodzinnemu. No ładne ma zdjęcie rodzinne, na co? Bardzo ładne ma zdjęcie rodzinne. Chyba z babcią, nie? Może i nawet z większą częścią rodziny. No możliwe bardzo, że ma takie zdjęcie. Bardzo możliwe, Agentix. Dobra, wiesz, to stary, podejść, już ty nie rób sobie po prostu z siebie pośmiewiska. W każdej chwili mogę usunąć twojego Leosia. Więziony, wracaj do więzienia. Nie. Teraz się poddaj, jesteś w więzieniu. Dobra, oddaj mi wszystkie itemki, ale weź się uspokój, okej, stary. Oddaj wszystkie itemy, dobra, jesteś w więzieniu. Okej, okay, łap, spokojnie, no daj mi podejść, okej, okay, łap. Widzisz, rozwaliłem ci czapę. Nie! Ty draniu! Ty zimny draniu, nie! Zniszczę cię, teraz cię zniszczę, teraz lepiej się uspokój, nie! Ty jest beka, uwięziłem cię w więzieniu własnym. Zaakceptuję wszystko, ale nie moją czapę. Nie! Ale nie moją czapę. Ej, zbagowałeś kratkę, widzisz, dumny jesteś z siebie? Tak. O, agencja może chciała sobie jakoś tutaj wyjść górą, co? Albo w ogóle no sobie chciała tutaj wyjść bokiem! Bokiem, powiem ci, że to nawet nie przemyślałem, ale spokojnie, jeśli będzie. Tu sobie teraz widzą kraty, żebyś już tutaj stąd nie wylazł. Tu też chociaż tu nawet nie ma jak wyjść, bo tu jest 8 razy za tym jeszcze obsik. Ale no cóż, można było dodać tutaj jeszcze ewentualnie jakoś tutaj w tym miejscu, aby sobie górą nie wszedł jakoś... Frajer. No wiem, ale zobacz, jaki chytry ze mnie frajer, co? Ej, a co chcę by założyć sieć sklepów chytry drań? O, proszę bardzo. Sprytny może drań. Dobra, Agentix, dobra, stary, nie. Ja sobie po prostu oczekuję na jedno, okej? Okay? Ja cię z tego więzienia jeszcze wypuszczę, stary, jak chcesz. Jestem niewidzialny. Ale pod jednym warunkiem. Przeproś mnie. Spadaj stąd. Moja klata. Moja klata. Zaraz twoje spodenki. I twoje buty. Grzesiu! Grzesiu, my się już znamy. To jest Agentix. Poznaj Agentixa. Otwieramy. Otwieramy czy nie otwieramy? Grzesia. Nie, na pewno nie. Na pewno nie Agentix, na pewno nie. Może jednak? No może jednak, dobra, stary. Myślę, że Grzesiu mnie nie lubi. To ja wychodzę i ustalmy sobie Agentix z jedną rzecz. Mogę ci jeszcze jak też nawet w tej sekundzie wybudzić, okej, ale błagam, stary, przeproś mnie. Pocałuj mnie, chyba wiesz gdzie. Tak się bawimy, tak? Tak się bawimy. Dobra, to idę po lawę. Myślałem, że twój sklep skopię, ale chyba go zaleję jednak lawą, wiesz, ponieważ to będzie takie bardziej rozsądne, bo się naraz to drewno zniszczy i też się zniszczy ta wełna jednak, nie? Więc serio, idealnie. Ciekawe, że też twoje skrzynki mogą ulec samodestrukcji, nie? Jesteś to jest frajer. Interesujące. Agentix, ciekawe, nie? Dobra, stary. Twój sklep nie odniesie sukcesu. Co? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Twój sklep nie odniesie sukcesu, na ponieważ pewno? Jego system... zabij mnie, proszę. Co? Nie, gdzie on jest? Nie, aż tu nie uwierzę. Nie, czekaj, wait!
Co? Moi drodzy, on przed chwilą przecież kliknął na Wyrko. On kliknął na Wyrko. Gdzie? Dobra, Ramusie, jak autentycznie nie zdążysz wyjść przede mną, to ja się posikam z tego śmiechu. Gdzie on jest? Gdzie? Agent Tixtamencie, mów gdzie jesteś, agent Tixtamencie. Mów. Dobra. Dobra, lecę. Jak tylko zdołam te itemki zdobyć przed tobą, to do widzenia, powiem ci, Elviso. Powiem ci do widzenia. Jakie i itemki? Tyle w temacie. Jaki temp Agentix, co? O jakich teraz mówisz? To teraz nie mam pojęcia, Agentix, stary. O jakich teraz mówisz w demkach, co? O jakich Agentix mówisz w demkach? Co ty robisz? Co? No niby co, Agentix? Co ty zrobiłeś? Co? Wskakuj tam. Drabinka. Do drabiny. Jesteś mam twoje temy wszystkie. Wbijaj na drabinę, w tym momencie stoję. Drabina. Frajerem, żeby drabina. Coś wysadzić. Wbijaj tam, spokojnie. Ja mam wszystko w EQ, Agentix. Mam wszystko w EQ. Wchodzimy tam, śmiało teraz, bo będziesz teraz ci już tego nie wybaczę, nie? Co to jest w ogóle ta książka? Okej, to jest jakaś twoja książka prywatna. To jest jakaś twoja też książka chyba prywatna, stary. Dobra. To jest jakaś. To nawet jeszcze nie patrzę, więc sekundka. To jest twoja zbrojka. Dobra, Agentix. Zaraz te wszystkie itemyczki oczywiście włożę sobie do skrzynki twojej na samej górze, ale ty pamiętaj jedno. Ja cię tego nie daruję, okej? Okay? Ja ciebie uwięziłem teraz, patrz, jesteś uwięziony. No to Agentix, no to powiem ci, że no ogólnie było miło, nie? Ogólnie było bardzo miło cię poznać, Agentix, no to chyba się widzimy jakoś jutro, nie? Jutro ci tam masz, albo wiesz co, aha, jest tutaj już godzina karmienia, Agentix, spoko, to masz tutaj karmę jeszcze dla Agentixów. Mam moją karmę, ty sobie, poczekaj, czy to jest amerykański, spokojnie, amerykański ale stek. Ale twój jest jakiś zatruty, wolę mojego. Fuj, dobra Agentix, witamy się, znaczy żegnamy się, więc siemaneczko. Jest to. No i co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Dobra, Agentix, nie ma tak łatwo! Nie dla Agentixa jest tak amerykański. Policzymy się! Spotkamy się w stadzie, a twój sklep zaraz... Spotkamy się w piekle. See you in hell. Do widzenia. A więc, moi drodzy, w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, jak chyba każdy widzi. Agentix tu jest już więźniem, więc zobaczymy, oczywiście piszcie, czego mamy jakoś tutaj uwolnić, czy nie, ponieważ nie mam pojęcia. Zaraz to jeszcze jego itemki na bok jakoś odłożę, że w ogóle jest też promował, więc, moi drodzy, to jest w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Odcinki co dzień, więc tu jest serio sub bardzo ważny, bądźcie na bieżąco, was to nic nie ominęło. Jeszcze mam bardzo polecam na moim kanale taką opcję, jak wesprze, bo subskrybuj, ponieważ na moim kanale każdy wspierający otrzymuje genialny przywilej, więc tyle bardzo polecam. Niebieski guzik wesprze, bo guzik subskrybuj. Też ponadto wam bardzo polecam mój drugi kanał Elviso Games, na którym macie moje codzienne odcinki z Bed Wars. Wtedy jest też serio sub bardzo ważne, tym bardziej, że tam dzisiaj wbił odcinek Agentix vs. Elviso, więc też wam go bardzo gorąco polecam, oczywiście jest w karcie i w opisie i wszędzie. I też oczywiście followujcie mojego Instagrama Elviso Podłoga Oficjal, a my się widzimy na odcinku jutro. Siemaneczko, eleczko, no i ziomeczki, to było genialne! Agentix jest uwięziony jak śliwka w kompocie. Siema!